Siemanko, witajcie na prospilling.pl. 7.30, 5 maja, niestety majówka nie rozpieszcza. Trochę późno się wybieram, bo już 2 godziny temu powinienem być na rybach, nad wodą. Jedziemy na Tuczno, oczywiście. Dzisiaj nie będę łowił tylko z plaży. Postaram się przejść jezioro dookoła, jak najdalej się da, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem. Na większości przypadków robimy z łuki. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Zapraszam na film. Mam czas do 12, potem zamykają drogę i zostaję tu na zawsze. Moi drodzy, dojeżdżamy na miejsce. Jest fajnie. Jest fajnie, świeci słońce, naprawdę majestatyczne widoki, unosząca się para. Cudownie. Oby ryby brały. Chcę się szybko zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Jest już trochę późno. Sytuacja na wodzie wygląda inaczej niż ostatnim razem. Zero życia, ale może wszystko to, co miało się dziać, już się działo. Chociaż widzę, że przez chwilkę tutaj ucierpły ciepła ławica. Tak jakby jeszcze ładnie opłynął. Było to pewnie nie o konia. Wiecie, o czym mówię. No nic, przebieramy się i zobaczymy. Jestem gotowy, chociaż oczywiście zapomniałem, jak zwykle, podbieraka. O, przepiękne było uderzenie. Znowu. Na konie zawsze. Patrzcie. Takie małe. Znowu piękne uderzenie. Zobaczcie, jak się jeszcze stuweczka widzi. Zobaczcie, jak to jeszcze stuweczka cały czas coś w nią uderza. Małe okonki. No, troszkę takie. Bardzo dobrze generalnie, że się nie zacinają, bo szkoda. Co, zobaczcie na szczytówkę. Cały czas kupię. Cały czas. Po prawej stronie coś pogoniło. Aha, super. Widzicie? Za chwilę rzucę tam swoim tęczowym jasiem. Albo spróbujemy najpierw. O, widzicie, widzicie? Jak się patrzy ładnie. Nie wiem, czy tego tęczowego jasia nie zmienić. Aczkolwiek jest on dobrą
Przynęta sprawdzona. O, tu też. Szczytóweczka drga. Sieć A się urwał. Dlaczego? Dlaczego? Ale powtórzymy ten rzut. Bo z doświadczenia wiem, że lubi powtórzyć. Ale było fajne uderzenie, naprawdę. Niezła dżungla tutaj. Czysta woda, niesamowicie czysta woda. Mam, siedzi, piękny okonek. Opadł. No to jest malutki, malutki wariacik. Super. O, czekaj, fajnie. Płyn do wody. Słyszycie takie dudnienie? Często nad wodą to słyszę. Co to za zwierzę? Może jest super łoś. No i siedzi okonek. Haha. Zobaczcie, wystarczy mniejsza gdzieś przynęta. I już jakieś brania się dzieją. Ale malutki. Chyba na ten zestaw koniowy założę żyłkę 16. Będzie mi się lepiej rzucało mniejszymi przynętami. Póki co mam 18. 18 również zakładam na tupaka. Nie lubię grubszych żyłek. Nigdy nie używam. Chyba, że siedzimy z gruntówkami. Dochodzi 10:00. Zrobiłem sobie chwilkę przerwy na śniadanko. Będę się za chwilę, jeszcze pójdę kawałek, ale niedaleko, ponieważ muszę wrócić niestety o 12:00, tak jak mówię, zamykają drogę, więc wyjadę troszkę wcześniej. A pamiętajcie, że zawsze trzeba wrócić brzegiem, jeszcze spory kawałek. Na zdrowie. Małe te okonki tu dzisiaj są, z tej strony.
Myślałem, że to nie branie, a to jednak było branie. To branie szczupakowe. Już została mi odgryziona przynęta. Zanim zawiążemy, to wezmę sprzęcio większe. Co to? Dziwne coś, dziwne. A może to jakiś zaczep? To jest bardzo możliwe. Siedzi, spiął się, ale jest tam ryba, jest tam ryba. Powtórzymy, jest to szczupak mały, ale jest. Zaraz go postaramy się wywabić. Jest. To jest ten szczupak, który obgryzł. No i czemu się wypiął, słuchajcie? Ajajajajajajaj. Kurde, no. Teraz to już nie powtórzy. Chociaż może jest dzikiem, to powtórzy. No przecież zacięty był ładnie. Dostał w kły, to raczej siedzi. Ajajajajaj. Na pewno teraz gdzieś przymurował i siedzi sobie. Myśląc, co go spotkało. Kurde, co ja dzisiaj spóźniam się z zacięciami. Takie ładne. Gdzieś tam siedzi coś na dnie, widzicie? Że nie odpuszczamy mu. Może coś mniejszego chwyci. No, stalki, trudno. Jak go wgryzie, znaczy, że szczupak. I odpuszczę mu już chyba. Jest. No, żeby się nie zerwał. No, zerwał się. Ha. No, słuchajcie, zabawa przednia naprawdę. Może na koniec jakiegoś ładnego garbusika uda się. A, jest. No, ale malutki. No, ale zawsze to. Jak to się mówi, ręka śmierdzi rybą. Szczupak. Odcięcie niestety. No dobrze. Czyli tutaj już zakończymy. Nie będziemy wiązać nowej przynęty. Jest.
Jest szczupak. I to ładny, słuchajcie. To jest ten, co obcinał. To może być również ten, którego złowiłem ostatnio. Jest bardzo podobny. Uciekł chyba. A jak zwiał, widzicie? Elegancko. No dobra, ostatni rzut. Słuchajcie, uciekam do domu, jak widzieliście, kilka koni małych się trafiło, bardzo dużo obcięć szczupaka, natomiast jak widzieliście na samym końcu, szczupak odgryzł przynętę z wędki tej okoniowej i oczywiście ponowiłem rzut już tym cięższym sprzętem. Jak widzicie, szczupak ponowił atak, także warto zawsze, jak jedno branie niedobrze zacięte, czy właśnie jakaś obcinka, warto powtórzyć ten rzut, bo szczupak drugi raz weźmie. Może teraz już jak się wypiął, to byłby problem, ale w takim wypadku warto zawsze to zrobić. Jak widzicie, złapał się. Dziękuję za oglądanie filmu. Dawajcie łapkę w górę lub w dół, jeśli się Wam nie podoba. Subskrybujcie, podajcie dalej. Widzimy się pewnie za tydzień. Na razie, hej.